Pan premier Morawiecki od roku wzywa wszystkie kraje Unii Europejskiej do tego, aby zrezygnowały z zakupów surowców z Rosji. Ileż to apeli nie było. Nawet 30 milionów złotych wydano na kampanię wzywającą wszystkich do zrezygnowania z zakupu, nazwali to kampanią zagraniczną i zrobili billboardy, by przestać kupować blady oil. No oczywiście kampanię zrealizowali koledzy PiS-u. A co się okazuje? Okazuje się, że największym kupcem ropy naftowej w Unii Europejskiej był Orlen. Do czasu, aż w zeszłą sobotę Rosja przestała przesyłać ropę do Orlenu. I wszystko się wydało. Okazuje się, że od rozpoczęcia wojny Orlen na zakup ropy wydał 11 miliardów euro. Dla porównania, rząd polski całą pomoc finansową i militarną dla Ukrainy ogranicza do kwoty około 4 miliardów euro, z czego część jest oczywiście pożyczką. Mamy do czynienia z niesłychanym cynizmem i postawą, do której można powiedzieć już rząd nas przyzwyczaił, że mówią, co inni powinni robić, a sami robią odwrotnie. Ta ropa, panie premierze Morawiecki, to jest krwawa ropa. Ta ropa krwawi krwią naszych braci Ukraińców, bo Orlen, kupując ropę tanio z Rosji i sprzedając ją drogo Polakom po cenach światowych, a nawet wyższych, po prostu zbiera na fundusz wyborczy waszej partii, zbiera ogromne pieniądze na przekupstwa dziennikarzy, może i polityków nawet. Próbuje zrobić fundusz, który by przytłoczył całą opozycję swoimi pieniędzmi. Już nikt się interesuje wydatkowaniem 3 miliardów złotych na fundację, która ma wspomagać różne inicjatywy. Jak wiemy z doświadczenia, tego typu wspomaganie oznacza wspomaganie kolegów. Tak więc za rosyjską ropę, za krwawą ropę, PiS chce zorganizować wybory w Polsce. Taka jest rzeczywistość. Ta postawa szefostwa Orlenu, w moim przekonaniu, tak oceniam, kwalifikuje się nawet do pomocnictwa, do prowadzenia wojny napastniczej. Bo finansowanie zbrodniczego systemu Putina jest pomaganiem w tej wojnie. I to nie jest tak, że Orlen nie miał wyboru. Dzięki infrastrukturze naftoportu Orlen mógł kupować ile chciał ropy na rynkach światowych z Arabii Saudyjskiej, z innych kierunków. Po prostu ropa rosyjska była tania, sprzedawana drogo, w związku z czym zyski były ogromne. A media mówią, że również od tych zysków zależy premia zarządu. Więc motywacja godna najwyższego potępienia. Stąd od kilku dni temat krwawej ropy sprowadzanej przez pana Obajtka i jego kolegów pobudza sieć internetową bardzo mocno. Na Twitterze trendy wskazują, że jest to pierwszy temat od kilku dni. Ma to też związek z faktem, że internauci się trochę zorganizowali i na Twitterze mamy powołaną sieć na wybory, która bardzo mocno w tej chwili działa. Zachęcałbym przy okazji, na marginesie, wszystkich słuchaczy na YouTubie, aby również trochę się zaangażowali w wybory. Forma YouTube'a jest inna niż Twittera, ale również można działać. Można chociażby filmiki, takie jak ten, które ja robię,
wrzucać, szczególnie na te fora pisowskie, aby się dowiedzieli prawdy. Bardzo Państwa proszę o tą pomoc. To jest też część elementu sieci na wybory, aby nie stać z boku. Każdy umie łatwo narzekać, ale to są drobne sprawy, drobne gesty, drobna chwila pracy, szczególnie dla tych, którzy się na tym znają, żeby brać te filmiki i wrzucać na różne fora środowiskowe, ale szczególnie właśnie prawicowe, żeby posłuchali prawdy. Prawda jest taka, jeżeli chodzi o krwawą ropę, że Polska finansowała wojnę Putina częściowo. I to jest działanie schizofreniczne. Bo z jednej strony pomagamy Ukraińcom i rząd pomaga, co do tego nie ma wątpliwości, a z drugiej strony płaciliśmy spółkom rosyjskim, a spółki rosyjskie państwowe to jest tak, jakbyśmy państwu rosyjskiemu płacili. A państwo rosyjskie dzisiaj całe swoje pieniądze wydaje właśnie na zbrojenia, na armię, na wojnę na Ukrainie. To jest skandaliczne zachowanie. I cóż nie powiedział Donald Tusk, że mamy do czynienia z taką postawą, która właściwie każe stawiać pytanie odnośnie tego, czy pan Obajtek nie jest takim oligarchą proputinowskim. Bo firma Orlen po zlikwidowaniu konkurencji Lotosu jako monopolista dzisiaj dyktuje ceny Polakom, a się okazuje, że jeszcze w listopadzie zeszłego roku pan Obajtek podpisywał kontrakty na cały rok 2023. I gdyby nie to, że Rosjanie przerwali dostawy ropy z jakichś powodów, to w ogóle na tej sprawie byłoby cicho. Nawiązując do tego, co powiedział Tusk, chciałem powiedzieć, że na pewno przewodniczący Platformy czuje się wzmocniony tym gestem, który zrobił wobec niego Joe Biden, spotykając się z nim, a ostentacyjnie pomijając Jarosława Kaczyńskiego. Znak bardzo jasny ze strony Amerykanów, bardzo mocne wsparcie dla opozycji i bardzo potężny policzek w twarz lidera Prawa i Sprawiedliwości, który chciał się ogrzać przy Joe Bidenie, te wszystkie zabiegi medialne, artykuły, które przygotowywały wizyty, skończyły się w momencie, w którym Donald Tusk uścisnął rękę Joe Bidena. Nawet to, można powiedzieć, komicznie wyszło z Jarosławem Kaczyńskim, który wściekły na to, że Tusk wchodzi na spotkanie z Bidenem, rzucił o tym, że przemówienie niczego nie zawierało, nic nie powiedział. Tak stwierdził Jarosław Kaczyński. A jednak te słowa były mocne. To może się nie podobałyby wszystkim Kaczyńskiemu, szczególnie ten fragment, który mówił o tym, że autorytarnym rządom trzeba mówić nie, nie, nie. Mógł to przyjąć do siebie. Tymczasem PiS, jak kradł, tak kradnie. Wychodzą coraz nowe szczegóły w działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Tam już sieć powiązań jest już oczywista. Spółki tworzone parę dni przed konkursem przez kolegów, tych, którzy decydowali o gigantycznych pieniądzach. Wszystko to wskazuje na konieczność rozpoczęcia potężnego śledztwa w tym obszarze. Prokuratura na razie niczego nie robi, ale zbliża się czas rozliczeń. Myślę, że wszyscy ci, którzy kradną takie duże pieniądze, mogą się spodziewać tego, że program Cela Plus to jest właśnie im dedykowany i też ta cała partyjka republikanów, która obsiadła Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, może mieć bardzo poważne problemy. Na ich miejscu szukałbym już adwokatów, bo konflikty interesów i wątki korupcyjne w tej sprawie są po prostu oczywiste. Dziękuję Państwu uprzejmie i prosiłbym też o subskrypcję mojego kanału.
Będę starał się tworzyć tę sieć na wyborach, na wybory nie tylko na Twitterze, ale w innych mediach społecznościowych, ale nie zrobię tego bez Państwa. I bardzo bym prosił o tą drobną pomoc, jaka jest rozsyłanie filmów, no i oczywiście subskrypcja. Dziękuję.